Przekładany termin oddania obiektu, kłopoty finansowe wykonawcy i brak kostki sprowadzanej z Chin. Temat pszowskiego rynku od dawna jest na ustach większości mieszkańców Pszowa i okolic. Sprawdzaliśmy, jak wygląda stan robót. Jak się okazuje, całkiem nieźle, a z placu rynku prawdopodobnie będzie można korzystać już w najbliższą niedzielę. Rynek legenda. O pszowskim rynku, a właściwie o jego wykonawcy można by napisać książkę. Wiadomo było, że wykonawca na rynku będzie gościł długo. Nikt się jednak nie spodziewał, że rozgości się tutaj na dobre. No, prace miały się zakończyć już w zeszłym roku. Przedłużenie terminu z powodu różnych kłopotów było do stycznia tego roku. No niestety mamy już tam 8 miesięcy opóźnienia tego terminu, więc bardzo zależy na tym, żeby te procesy już zakończyły. No i żeby oddać tę inwestycję, też rozliczyć pieniądze unijne, bo 85% środków na tę inwestycję pochodzi z Unii Europejskiej. W okolicznych miejscowościach krążą plotki, że jak rynek w Pszowie zostanie ukończony, to będzie koniec świata. Póki co koniec się szykuje, ale nie świata, a długo wyczekiwanego remontu placu rynku. Właśnie są Państwo świadkami pewnej walki z czasem, pewnej wojny z czasem, żeby na niedzielę właśnie górna część rynku została właśnie udostępniona już mieszkańcom. Czy to się uda? Wszystko w rękach wykonawcy, czy też jego pracowników. Jak widzą Państwo, ruch jest duży, dzieje się dużo i mamy jeszcze nadzieję, że w niedzielę, która jest dniem naszego odpustu parafialnego, gdy przychodzą do nas także pielgrzymi, już będą mogli korzystać przynajmniej z tej części tutaj górnej rynku, bo na pewno nie będzie otwarty część parkowa, bo tu jeszcze jest dość dużo pracy do wykonania. O pszowskim rynku można by mówić bez końca. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że te roboty to niekończąca się historia. Jednak dzisiaj już wiemy, że zmierzają ku końcowi. Bardziej tę kwestię przybliżymy w przyszłotygodniowym raporcie reportera. Dla raportu Kinga Kuczek.